7:09. Twój początek dnia. Moim i Państwa gościem jest ojciec Ryszard Koczwara, franciszkanin z Niepokalanowa. Szczęść Boże, ojcze. Szczęść Boże, witam serdecznie, Maria. Porozmawiamy o książce Ojciec Kolbe, nie wszystkim znany, Wybór wspomnień. Ta książka czekała na wydanie kilkadziesiąt lat? Tak, zgadza się. Dlaczego? No to jest z jednej strony, można powiedzieć, tajemnica wiary, a z drugiej strony myślę, że tak jak wiele różnych rzeczy w życiu, po prostu musiała mieć chyba swój czas i myślę, że taki czas nadszedł teraz, żeby ona się ukazała i też ukazała może pełniejszy obraz życia ojca Maksymiliana Kolbe. To są wspomnienia dotyczące ojca Maksymiliana na każdym etapie jego życia? Tak, tak. To jest od dzieciństwa poprzez okres szkolny, młodość, czas kapłaństwa, Niepokalanów, Japonia, no i czas wojny i Oświęć. On był bardzo dobry z matematyki i fizyki jako młody chłopak i kiedyś usłyszał, że perpetuum mobile nie istnieje. Co robił? Chciał to sprawdzić. Czy ta historia pokazuje nam, że brał się za sprawy, wydawałoby się, niemożliwe do zrealizowania? Tak, więc zresztą bardzo często w tych wspomnieniach wychodzą takie informacje o tym, że dla Raimunda, pod Maksymiliana, nie było rzeczy niemożliwych. On jakby po prostu, że tak powiem, wykreślił ze swojego słownika pojęcie czegoś nie można, jest coś niemożliwe, jest coś nie do osiągnięcia. Zawsze, kiedy coś takiego się pojawiało, albo kiedy coś takiego usłyszał, natychmiast niemalże siadał i robił wszystko, żeby to sprawdzić, czy faktycznie tak jest i czy jednak czasami nie udałoby się coś zrobić, żeby po prostu jednak to przybliżyć ku realizacji. To niedowierzanie we wspomnieniach przewija się chociażby, jeśli chodzi o założenie gazety, że to się nie uda, niemożliwe, czy że misje w Japonii to szaleństwo. Tak, wiele różnych tych rzeczy, które po prostu rozpoczynał Maksymilian, dla wielu innych patrzących z boku osób było nie do osiągnięcia, niewyobrażalne, ponieważ Maksymilian, można by było śmiało powiedzieć, nie miał żadnych granic, jeśli chodzi o realizację idei, która mu w codziennym życiu przyświecała, a mianowicie zdobyć cały świat dla Boga przez ręce Niepokalanej. No właśnie, on się oddał w opiekę Niepokalanej, ale trzeba to podkreślić, że Maryja była pośredniczką. Maksymilian nie tracił z oczu Jezusa Chrystusa. Tak, cały czas. Wszystko, cokolwiek robił, robił ze względu na miłość do Pana Boga. Natomiast wszystkie inne elementy były elementami, które miały go do tego doprowadzić. I Maryja była też jedną właśnie z części takiego działania. Maryja jako matka, a ponieważ miał tą mocną więź ze swoją matką i wiedział doskonale, że z wieloma rzeczami mógł się do niej uciekać, więc przeniósł to potem po prostu w tej rzeczywistości duchowej, wewnętrznej na element swojej zażyłości, wierności i miłości do Matki Bożej. A jakim był człowiekiem w relacjach z ludźmi? Przede wszystkim pogodnym, może nie powiedzielibyśmy zabawnym, bo opowiadanie dowcipów raczej nie było w jego zasięgu i raczej od tego uciekał, ale na pewno pogodnym, optymistycznym, szukającym tego, co dobre, stawiającym od samego początku już w okresie dzieciństwa, młodości, pewne wymagania, których nie przekraczał, a jednocześnie też pokazywał, że jest wierny, choćby nawet w zachowaniu czystości, myśli, pragnień i pożądliwości, więc tutaj po prostu od razu to wszystko ucinał, a jednocześnie bardzo towarzyski i potrafiący przekonać ludzi do swoich idei, które miał. I to widać już od samego początku, powiedzmy, dzieciństwa, młodości i kończąc na klasztorze Niepokalanowskim. Ostatnia część książki to są relacje z Auschwitz. Kim ojciec Maksymilian stał się dla innych więźniów? Myślę, że dla wielu więźniów, zresztą śmiało można powiedzieć, dla
całego obozu stał się swoistego rodzaju iskierką nadziei, nadziei miłości, nadzieją na to, że jednak można postąpić inaczej. Można po prostu wyjść z szeregu, nie być zaszufladkowanym w jednym gronie numerów, tylko po prostu jednak z tego wszystkiego wyjść i pokazać, że jednak można w tym miejscu, które dla wielu było zapomniane przez Boga, tego Boga pokazać prawdziwą miłość do Boga i do człowieka. Książkę kończy wspomnienie Franciszka Gajowniczka. Ojciec Maksymilian oddał życie za współwięźnia, ale mamy też relacje z dzieciństwa, kiedy mały chłopiec dostał od Matki Bożej dwie korony i je przyjął. Tak, przyjmuje dwie korony, białą i czerwoną, jako wyraz świętości i męczeństwa. Wątpię, żeby w tamtym okresie, kiedy zostało mu to objawione, wiedział, jak to dalej się potoczy, ale przyjmuje po prostu, przyjmuje z wiarą, przyjmuje tak samo jak Maria przyjęła zwiastowanie anioła, tak Maksymilian przyjmuje, można by było powiedzieć, to zwiastowanie dwóch koron i historii jego przyszłego życia, więc po prostu wychodzi naprzeciw. Bokser Tadeusz Pietrzykowski, też więzień Auschwitz, o nim powstał taki film Teddy, wspominał, że ojciec Maksymilian pomógł mu opanować wybuchowy charakter. Pietrzykowski pomścił ojca Kolbę, którego pobił kapo, ale nie otrzymał Tadeusz Pietrzykowski pochwały. To opanowanie i łagodność towarzyszyły ojcu Maksymilianowi do końca? Tak, w różnych trudnych sytuacjach po prostu zaskakiwał. Ten fragment z panem Pietrzykowskim jest takim obrazem pewnej rzeczy, kiedy Maksymilian jednak stawia ponad wszystko miłość do bliźniego, bez względu na to, kim ten bliźni jest. Po prostu w momencie, kiedy, jak sam opowiada, mógł zakończyć bójkę z owym kapo i mógł nawet zabić. Maksymilian chwyta tego za rękę i mówi nie bij, czyli po prostu właśnie, co dla niego było zupełnie niezrozumiałe w danym momencie, ponieważ przed chwilą właśnie to ten kapo znęcał się nad Maksymilianem i gdyby nie Pietrzykowski, to po prostu prawdopodobnie mógłby zabić też ojca Maksymiliana. Z czego wynikała ta postawa ojca Kolbego? Ja myślę, że wynikała ona przede wszystkim właśnie z realizacji założeń życia chrześcijańskiego. Będąc księdzem, doskonale po prostu rozumiał przykazania Pana Boga i przykazanie miłości Boga i bliźniego, więc po prostu realizacja też rad ewangelicznych i tego, by szanować i miłować naszych nieprzyjaciół, po prostu została właśnie również w takim miejscu i w tych sytuacjach bardzo mocno pokazana i trzeba po prostu na te postawy Maksymiliana właśnie w ten sposób patrzeć. A to pójście dobrowolne za innego więźnia na śmierć pokazało więźniom, że w Auschwitz Bóg jest, że Bóg ich nie zostawił? Myślę, że tak, w dużej mierze, chociaż pewnie nawet w danym momencie nikt nie myślał raczej o Panu Bogu, bo po prostu może nawet niektórzy traktowali go jako swoistego rodzaju wariata. Dopiero późniejsze wydarzenia, tak na dobrą sprawę, wydaje mi się, to co działo się jednak w tym bunkrze głodowym i to, że jednak to miejsce jakoś w jakiś sposób się wyciszyło w porównaniu do tego, co było wcześniej, to raczej dopiero skłaniało ich do jakichś rozważań na temat właśnie może i Pana Boga i różnych innych rozważań. Natomiast sam moment wyjścia, co dla wielu po prostu było coś niespotykanego, tak jak niektórzy uważają. Tam się dokonały trzy cuda. Pierwszy, że w ogóle ktoś wyszedł z tego szeregu. Drugi, że rozmawiał z komendantem jak równy z równym, mimo tego, że po prostu był tylko i wyłącznie numerem w tym miejscu. A trzeci cud, to, że komendant się po prostu na to zgodził. Czyli zgodził się na wolę więźnia, ogólnie rzecz biorąc. Więc tutaj to pokazuje, że jednak musiało zadziałać coś więcej niż tylko po prostu, że tak powiem, sam element wyjścia. Myślę, że właśnie to też w późniejszych czasach w rozmyślaniach to skierowało ich, wielu więźniów, na to, że jednak właśnie Bóg w tym miejscu jest i nad nimi czuwa. Zresztą to też przekazywał ojciec Maksymilian w wielu rozmowach, w wielu różnych świadectwach z więźniami. Wielu podkreśla właśnie to, że on swoją postawą, swoim życiem, swoim zachowaniem, tym, że dzielił się kromką chleba z innymi,
pokazywało, że po prostu właśnie ten Pan Bóg jest, bo bardzo piękne świadectwo jest polskiego Żyda, który właśnie też opowiadał Maksymilianie jako o swoistego rodzaju aniele, który po prostu, tak powiem, mu towarzyszył, zastępując mu też swoich rodziców. Książka, jak już powiedzieliśmy, miała być wydana pod koniec lat 70. Nie traci niczego ze swojej aktualności? Myślę, że nie. Nawet powiedziałbym, zyskuje w pewnych kwestiach, bo gdyby ona może wtedy została wydana, to może by po prostu gdzieś tam zginęła wśród wielu różnych innych pozycji, których wtedy na pewno nie brakowało, bo wtedy się jednak dużo pisało. Natomiast dzisiaj też do wielu rzeczy też dojrzeliśmy trochę inaczej, więc na spokojnie możemy po prostu spojrzeć na ojca Maksymiliana i zobaczyć, że to nie jest tylko jakiś taki jego wybryk okoliczności, sytuacji, tylko do pewnych rzeczy tak jakby po prostu, tak powiem, dorastał i przygotowywał się od samego początku. Ojciec Kolba, nie wszystkim znany, wybór wspomnień, to jest tytuł tej książki, o której rozmawialiśmy. Franciszkanin, ojciec Ryszard Koczwara był moim i Państwa gościem. Dziękuję ojcu za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.